No cześć, z tej strony Specu i robimy już wcześniej obiecany opening. Wbiło się 500 subskrypcji na YouTubie, no to 5 skrzyneczek otworzymy. Coś ciekawego będzie? Nie wiem, zobaczymy. Patrzę tak samo jak wy. Pierwsza skrzyneczka, otwieramy. I co nam wypadło? O, lekkie lagi, ale spokojnie, otwieramy dalej. No, nie za ciekawie się zaczyna, nie za ciekawie. Ze 150 esencji szału nie ma. O, chociaż ikona owcy. Coś ciekawego już. Lecimy dalej. Coś będzie dalej? Nie będzie dalej. No, pierwsza skrzyneczka, no nie za ciekawa. Liczyłem na coś lepszego, jakąś legendarną skórkę, no ale lecimy druga skrzyneczka, może coś lepszego będzie. I uwaga, uwaga, uwaga. Irelia z zakonu Lotosu. Skórka fajna, 970 RP powinna kosztować. No, ale chociaż do Irelii skórka, czy ja wiem. Dobra, zobaczymy później, lecimy z trzecią skrzynką. Komp trochę nie wyrabia, chwilowo na laptopie jestem. Zresztą jak widzicie, spadki FPS-ów są. Ale nie przejmujemy się, jedziemy dalej. Skrzynki się same nie otworzą. Astronauta Timo, to już jest skórka jakaś ciekawa. Legendarka to chyba nie jest, ale też 975 RP powinna kosztować z tego co kojarzę. 1350, o proszę. Irelia trochę tańsza niż sądziłem, ale Timo nam wyrównuje. Czwarta skrzyneczka, przedostatnia. Robi się coraz ciekawiej. Sprawdźmy, co teraz będzie. Chwila napięcia. Totem Urfa. No, trochę spadek formy. Ostatnia skrzyneczka. Chwila napięcia. Co w niej będzie? Czy będzie to totem? Czy będzie w niej legendarna skórka? Tego nie wiemy. Ale co w niej będzie, dowiecie się tuż po reklamie. Nie no, żartuję oczywiście, otwieramy. Nie ma czasu. Czas to pieniądz, powiedział Rosjanin sprzedając zegarek. A wypadło nam Malzahar. No opening, no nie za bardzo. Pierwszy opening, powiem wam, chyba jedynie z tego Timo jestem zadowolony. Astronauta, dosyć ciekawa skórka. Dobra, zobaczymy jak z następnym openingiem, kiedy będzie. Wy teraz się trzymajcie.